jak zwykle. Spędzałem czas, starając się sklecić parę zdań do recenzji. Wiecie, prowadzenie kanału nie jest łatwe. Ciągłe próby napisania czegoś dobrego. Staram się jak mogę, ale czasem pustka. Nicość. To ogarniające mnie uczucie mierziło moją duszę. Co poradzę? Tak już ma. Nawet smak tej prostej mazi, która zwykle uspokaja me sumienie, nie przyniosło grama ukojenia. Jedynie dodało energii, by dalej siedzieć w tej niekończącej się nocy. Która jest godzina? O Boże, ja nie mam pół słowa. Co zrobić? Półka z komiksami. Wystarczy coś wybrać. Batman. Frank, po co cię tu trzymam? Joker, Briana Azzarello. Nie, jeszcze za wcześnie. Arkham? Było. Cholera. A może w dół? Fall Vendetta? Nie, nie. Pamiętaj listopad. To może dalej Alan Moore? Strażnicy? Nie, warto by to było połączyć z V. Co zrobić? O! Wszyscy znają mnie jako komiksiarz, ale gdyby tak, zrobić coś innego, zaskoczyć trochę publikę. Wystarczy zejść w dół. O. A może tak? Nie, to, a może... O, idealnie. To jest to, czego potrzebuję. Cześć! Witam was w zdaniu Szymona G, w którym mówię to, co chcę. Dzisiaj, tak jak było w intrze, nietykalni film Briana De Palmy z Kevinem Costnerem i wieloma innymi znakomitymi aktorami. Omówimy go sobie, powiemy sobie o tym co nieco. Chciałem omówić ten film z paru względów. Przede wszystkim, że ukształtował odrobinę to, jak widzę filmy z policjantami, trochę jak widzę filmy z gangsterami. A poza tym jest to po prostu świetny film, który warto obejrzeć i chcę wam dlatego go polecić. Zapraszam. Jak zwykle zacznę od scenariusza, gdyż jest to rzecz, która tak jakby zbuduje nam pewien obraz filmu. Film opowiada o zmaganiach grupy policjantów. W sumie nie do końca, bo Elliot Ness jest wysłannikiem skarbówki. Aczkolwiek bardziej jest to praca policyjna. Stara się zwalczyć szefa mafii Al Capone. Robi to oczywiście za pomocą takich metod, że tak powiem, półlegalnych. No i oczywiście krew za krew. Cały film opiera się na takim budowaniu drużyny, przyjaźni i ogólnie walce z tym złym. Mamy tutaj dość prostą historię, gdyż wszystko zaczyna się od wybuchu sklepu, w którym ginie mała dziewczynka i to nam ma zbudować obraz tych złych gangsterów, którzy nie czują się przed niczym. No i tutaj wkracza od nas rycerz w lśniącej zbroi, uczciwy i nie biorący łapówek, który oczywiście musi się nauczyć twardej rzeczywistości Chicago. I oczywiście spróbować złapać Al Capone. Dobrze, tak wygląda skrót fabuły. Wiem, że film jest stary, ale nie chcę o nim mówić za dużo, no bo po co? Są pewne rzeczy, które mogą was zaskoczyć i mam nadzieję, że wam się spodobają. Chciałbym za to pogadać dość dużo o aktorach, bo Kevin Costner tutaj jest zupełnie innym Kevinem Costnerem niż jest dzisiaj. Dzisiaj kojarzymy go bardziej jako tego monotonnego i takiego aktora na jedną nutę. A tutaj zagrał naprawdę bardzo dobrą rolę, dynamiczną, szybką. Dużo strzelania, dużo jakichś takich bardziej, powiedziałbym, akcji rodem z westernów, aniżeli jego klasyczne podkiwanie, jakby nie, o, no tak, o, jestem Kevin Costner. Nie jest taki monotonny w tym filmie. Poza tym warto też zaznaczyć Seana Connery'ego, który po prostu robi taką robotę, jaką ma on, że to jest niesamowite, jestem w stanie patrzeć na tego faceta godzinami. Jest świetny w roli takiego policjanta, który jest właściwie na samym końcu łańcucha pokarmowego, bo on jest tym takim stójkowym, czyli chodzi po ulicach i nic właściwie takiego poważnego nie łapie. Ale jest tym gliną, którego nas potrzebuje do tego, żeby mu pokazał, jak jest na ulicach, bo on wie. Więc się spotykają na słynnej scenie na moście, która jest po prostu świetna i klasyczna po prostu. Poza tym Sean Connery jest tutaj takim rzucaczem one-linerów. Ma naprawdę bardzo dobre one-linery w tym filmie i
nie dziwię się, że wybrali właśnie jego, bo to był naprawdę już wtedy aktor, legenda i bardzo dobrze się go ogląda na ekranie. Mają w miarę chemię ze wszystkimi innymi, więc naprawdę świetna rola. Well then, you just fulfilled the first rule of law enforcement. Make sure when your shift is over, you go home alive. Here endeth the lesson. Want to get Capone? Here's how you get him. He pulls a knife, you pull a gun. He sends one of yours to the hospital, you send one of his to the morgue. That's the Chicago way. And that's how you get Capone. Ostatni, o kim chcę wspomnieć dłużej, to jest Robert De Niro. Przez Boardwalk Empire teraz rola troszeczkę niedoceniana, wydaje mi się. Bo ilekroć rozmawiam z ludźmi, którzy widzieli obydwa, to uważałem, że Boardwalk Empire jest o wiele lepsze. Nie zdarzyło mi się obejrzeć Boardwalk Empire, brak mi czasu na seriale. Aczkolwiek ja uważam, że Al Capone Roberta De Niro jest prostszy, bo powstał w troszeczkę innych czasach, nie jest taki złożony. Ale przy tym jest naprawdę dobrze zagraną rolą, pod ten scenariusz, który był pisany. Nie jest może Alem Capone, ale jest dobrze zagraną rolą. Scena z jego mową na przyjęciu, no klasyk, klasyki, naprawdę. I'm going out there for myself. But I get nowhere unless the team wins. Team. Jesus Christ. Jest niesamowity, jest taki, przyciąga uwagę, potrafi zagrać tego człowieka, który z jednej strony jest, chce się pokazywać jako taki charytatywny, jako taki miły, przyjazny wszystkim, a z drugiej strony tak naprawdę rozerwałby cię na strzępy. Wydaje mi się, że Robert De Niro potrafił uchwycić te rzeczy. Poza tym, tak naprawdę, to szczerze mówiąc, to jest jedna z tych ról, gdzie nie do końca widzę Roberta De Niro, tylko widzę postać, bo tak się fizycznie troszeczkę zmienił do tej roli, że nie jestem w stanie go tak na pierwszy rzut oka powiedzieć, o, Robert De Niro, bo w Casino, w Chłopcach z Ferrari od razu widać, a, Robert De Niro. Ale tutaj wygląda na tyle inaczej od swojego zwykłego wyglądu, że moim zdaniem świetnie się sprawdza w tej właśnie roli. Dobrze, przejdźmy do elementu, który moim zdaniem w tym filmie znowu się wybija i to niesamowicie. A mianowicie muzyka Ennio Morricone, ale come on, to jest Ennio Morricone. Teraz ma 60 lat pracy artystycznej, jeździ po świecie i nie bez powodu. Muzyka jest po prostu, no, chwyta za serce kiedy trzeba, jest dramatyczna kiedy trzeba, jest chwała i sława. Jest smutek i gorycz, jest zawrotna akcja, to jest po prostu niesamowity kolaż emocji, który on potrafi w tym soundtracku zawrzeć. Warto sobie posłuchać nawet osobno tego soundtracku, jaki on potrafi być niepokojący i jaki potrafi być budujący, zależnie od tego, którą piosenkę słuchamy. Bo każda z ważnych scen ma odpowiedni podkład muzyczny. Wbrew pozorom w filmach to jest bardzo ważne, potrafić umiejętnie dobrać muzykę do określenia rodzaju sceny, które tutaj mamy. Bardzo dobra muzyka wprowadzająca, która po prostu ten film jest taki pokazujący to napięcie, to niebezpieczeństwo i to, z czym bohaterowie się będą tutaj zmagać. A co jest wbrew pozorom bardzo, bardzo trudne, tak? Zwykle do tych scen miałem jakąś z góry napisaną narrację, ale tym razem zrobiłem zupełnie inaczej. Po prostu
dam się ponieść i powiem wam, co sądzę o tych wszystkich rzeczach. Więc wybaczcie pewne kiksy i potknięcie językowe, ale zobaczcie tylko, jak to wygląda. Reżyser daje nam bardzo specyficzny styl tego, jak prowadzi scenę akcji. Daje nam widzieć właściwie wszystko, ale zauważcie, że jesteśmy tak jakby o wiele bardziej w środku wydarzeń, niż jesteśmy jakoś z boku, obserwując to wszystko ze spokojnej perspektywy. Jesteśmy zawsze tam, gdzie coś się dzieje. Obserwujemy to, owszem, z daleka albo z bliska, aczkolwiek zawsze widzimy całość obrazu. Tutaj zobaczcie, jak wygląda krew. Kiedyś nie bali się aż tak takich rozbryzgów dosłownie. To wygląda, jakby przeszła go po prostu na wylot kilka pocisków z shotgunu. Zobaczcie, jak ten samochód po prostu wjedzie tutaj na kaskadera, bo nie wierzę, że to był Kevin Costner. Ale zobaczcie, teraz montaż jest bardzo szybki, dynamiczny, bo scena jest dynamiczna. Tutaj zaczynamy od powolnego dojścia, robimy szybkie jump cuty i coraz szybciej prowadzimy akcję. Tutaj mamy już ten moment, kiedy jeden z bohaterów po prostu poszedł w tryb berserkera i po prostu biegnie już na przeciwników, strzelając do nich jak szalony. Te sceny budują ten film, sceny triumfu, sceny takiego pokazania, kto tu rządzi. Tak są zbudowane tutaj sceny akcji. I po całej scenie następuje rozluźnienie. Sceny są zbudowane dynamicznie, szybko, cięte bardzo klasycznie. Dużo strzelania, dużo krwi. Są tu naprawdę niesamowicie zawarte sceny akcji. To jest akurat na moście. Tutaj mamy scenę, o której mógłbym nagrać osobny materiał. Scena na dworcu to jest scena, która robi ten film. Pokażę wam właściwie klimaks, więc resztę dooglądajcie, bo scena jest naprawdę niesamowita. Zobaczcie, jak Kevin Costner się odwraca. Po prostu znamy to spojrzenie, wiemy, co to oznacza i po prostu shit goes down, że tak powiem. Tłuczone szkło, ogólnie strzelanina jest naprawdę niesamowita, świetnie nakręcona w zwolnionym tempie. Wszystko to jest przecinane tymi ujęciami wózka, które zwiększa całkowicie dramatyzm całej sekwencji, kiedy matka krzyczy, bo Kevin Costner wypuszcza jej dziecko. I tutaj mamy po prostu niesamowitą ilość napięcia, które buduje ten film, tym, kto przeżyje, kto zostanie zabity. Szczególnie, że to tutaj nie jest tak, że tutaj przeżywają wszyscy, tak? Tylko po prostu jest masakra ogólnie. Bardzo mi się podoba to, jak to jest nakręcone, ile jest tutaj zbliżeń, oddaleń i jak bardzo oddalamy się troszeczkę od tej walki, żeby nam to nie spowszedniało, żeby nadać dramatyzmu i skali całemu temu wydarzeniu, żeby nadać jakiegoś upływu czasu temu wszystkiemu. Szczerze mówiąc, nie bardzo nawet wiedziałem, gdzie uciąć tę scenę. Jest po prostu tak dobra, tak pięknie nakręcona. Dobrze, w takim razie, skoro już sobie pogadałem troszeczkę o tym filmie, pokazałem wam troszeczkę filmu, no to przejdźmy do podsumowania. Komu bym ten film polecił? Na pewno ludziom, którzy lubią filmy o gangsterach, o policjantach. To jest naprawdę dobrze zrobiony film tego typu. Jak ktoś oglądał Gangster Squad, na przykład. To jest o wiele nowszy film, ale on sobie bardzo dużo pożyczył z Nietykalnych. Polecam zobaczyć, skąd czerpali inspiracje i skąd czerpali ogólnie. Bardzo fajny film dla ludzi, którzy mają ochotę zobaczyć takie znowu starsze kino z klasycznymi aktorami oraz dla tych, którzy lubią takie bardziej klasyczne opowieści, bo to jest typowo klasyczna opowieść. Bohater przychodzi świeży i nieznający życia, a wychodzi zmieniony i już troszeczkę bardziej naprostowany. Poza tym, jak mówię, bardzo dobra reżyseria, świetna operatorka, doskonałe wizualne oddanie pewnych rzeczy. No i oczywiście bardzo, bardzo dobra akcja, którą można śledzić. Jest to naprawdę film, który może zainspirować mnie, kiedy byłem małym chłopcem i obejrzałem sobie na TSM, gdzie to było wyświetlane wtedy, o godzinie bodajże 21, bo to wtedy leciało zaraz jako pierwsze. Cartoon Network się kończyło i to samo pasmo dzieliło TCM. No i właśnie ten film leciał i pochłonął właściwie moją wyobraźnię. Do teraz jestem wielkim fanem gangsterów w takich prochowcach, strzelb, takich pistoletów lat 30. ogólnie. Jestem strasznie za tym okresem amerykańskim z powodu tego filmu. No i Tima Burtona, który nie dał mi obrazu współczesnych sobie gangsterów, tylko właśnie tych starych takich gangsterów, którzy właśnie strzelają z Thompsonów zamiast z broni lat 80. Co mogę powiedzieć więcej? Spróbujcie sami.
ocencie ten film. Spróbujcie sobie przypomnieć, może jeżeli dawno nie oglądaliście, albo jeżeli macie go na świeżo, to dajcie mi znać, co o nim sądzicie. Bo nasze opinie oczywiście mogą się bardzo różnić. Moja opinia jest tylko opinią, to jest tylko moje zdanie. A jako, że pamiętam, że przy pewnej okazji obiecałem komentarze, to chyba nie zawiodę was i będę czytał wasze komentarze. Najpierw na pierwszy ogień idą wiadomości o Batmanie i nie tylko. Adrianeku napisał: nareszcie, jest popyt, chętnie posłucham, ale jak 6 godzin to na kilka razy. Zgadzam się, nie wrzuciłbym tego w jednym maratonie, ale na pewno zrobimy playlistę. Nie no, oczywiście nie będzie to 6 godzin, ale materiały zajmą dość długo, bo chcę analizować poszczególne sceny. Nie będzie to taka per se recenzja, ale o tym pewnie jeszcze wspomnę. Piotr Killen. Akurat The Dark Knight Rises to jest chyba mój ulubiony film, więc jak najbardziej fajnie będzie, gdy zrobisz o tym filmie recenzję. No właśnie, tu nie do końca będzie to recenzja, bo ja nie tyle zrobię to, co zrobiłem dzisiaj, bo dzisiaj zrobiliśmy sobie recenzję, szybkie omówienie fabułki, szybkie jakieś ujęcia. Tam będziemy siedzieć i patrzeć na poszczególne sceny, także szykujcie się nam bardziej coś w stylu Red Later Media i pana Plinketa, niż coś w stylu zdanie Szymona G. Dobrze, tutaj jest polemika z moją opinią na temat tego, że Ben Affleck nie reżyseruje Batmana. Chyba trochę przesadzasz. Lista potencjalnych reżyserów jest spoko, a Ben skupi się na roli i swoje dołoży do fabuły, którą przecież dalej tworzył. Sebastian 85182. Sorry. Ja wyraziłem swoje zdanie. Ja jestem 100% za Benem Affleckiem, powiem szczerze. Robi świetne filmy. Gra w świetnych filmach. Jest doskonałym Batmanem. Czuje Batmana. Pisze wstępy do komiksów, bo kocha komiksy. Ja dużo oglądam wywiadów z Kevinem Smithem i facet mówi, że Ben Affleck jest naprawdę fanem komiksu. Chciałbym, żeby DC zaczął robić to, co robi Marvel, czyli dawało fanom możliwość pisania. Dlaczego Avengers było tak dobre? Bo reżyser był ogromnym fanem tych postaci. Chciał je zrobić po prostu dobrze. Ben Affleck zna te wszystkie powieści graficzne. On nie musi ich kupować od zera, bo on już je ma w domu. No to czemu nie dać facetowi, który ma wizję Batmana, swoją, prywatną, taką jak my mamy, my fani. Każdy z nas ma swojego Batmana i lubi, ja lubię Batmana na przykład, nie wiem, od tego do tego okresu. On też ma takiego Batmana. Czemu nie dać mu wyrazić swojej fascynacji Batmanem? On reżyserował swoje filmy i w nich grał i jakoś nic się nie stało. Więc DC nie chce dać gościowi, który, o ile się nie mylę, dostał Oscara, reżyserować swojego filmu? Czy to tak się zachowują normalni ludzie? Ja wiem, że lista potencjalnych reżyserów może jest dobra, ale dobry reżyser nie zawsze zrobi naprawdę dobry film, adaptację. Bo adaptacja to jest trudna sztuka. Pokazał nam to Tim Burton w drugim Batmanie, którego położył po całości jako adaptację. To jest jedna z najgorszych adaptacji. Wziął wszystkie postacie i po prostu zrobił z nich jakąś siekę. Adaptacje trzeba umieć robić. Niech robią to ludzie, którzy się na tym znają, tak? Zack Snyder. To jest pokaz tego, że adaptacje trzeba umieć robić. Mało tego, że jesteś fanem, musisz być dobrym filmowcem, tak? Ale szanuję, jeżeli uważasz, że to nie jest problem, to nie ma sprawy. To dla ciebie nie musi to być problem. No ja jestem, ja przesadzam. Ja jestem po prostu strasznym batgeekiem. Tutaj kolejny komentarz pod filmem Super Duper Unboxing. Szymon N. XD. Like. Dziękuję. Jest to bardzo miłe. Pozdrawiam. XD. To by było na razie na tyle, jeżeli chodzi o moje małe show. Niedługo się odezwę z recenzją Superman, ostatni syn Kryptona, a zaraz potem będzie pierwsza część mojej interpretacji, mojego zdania, tak, nie zdania, interpretacji The Dark Knight Rises. Wyjaśnimy sobie pewne pojęcia, posegmentujemy film i zaczniemy rozgryzać, o co chodziło w intrze. Nie ma chyba co przedłużać, do zobaczenia.